Proszę Państwa, dzisiaj nie udało nam się nagrać pewnego nagrania, czyli wiemy o tym, że dzieci naszej Pameli i jej córki zostały odebrane, bezczelnie odebrane przez tak zwany szwedzki socjal. Jest to skandal. Wszyscy, którzy wokół niej mieszkali, między innymi tutaj obecni sąsiedzi, przyjaciele, którzy ją wspierali, oni się zawsze wzajemnie, kochani Państwo, wspierali. Gotowi byli się podzielić ostatnią kromką chleba. Ni stąd, ni zowąd, no bo Pamela mieszkała, to są ludzie z pochodzenia z Chile, ze swoją córką. W sumie było tam 5 dzieci. Oni chuchali, dmuchali, kochani, aby wszystko było zawsze w porządku i nic z tego nie zmieniło. I stąd, i zowąd, w dniu dzisiejszym pojawił się tak zwany socjal. Jest to jeden wielki skandal, który odebrał im te dzieci. Miejmy nadzieję, że uda nam się, przede wszystkim, żeby im się to udało, żeby odzyskali te biedne dzieci. Jest to naprawdę wielki skandal. Kiedy ja tą małą kamerką, bo ja miałem wcześniej możliwość rozmowy z panią Pamelą, ale niestety w tych wielkich emocjach, kochani Państwo, zapomniałem przekręcić w mojej kamerce obiektyw i dlatego to się nie nagrało. Ale co byście Państwo zrobili, gdyby było Wam dane znaleźć się na miejscu tych biednych ludzi? Ja sam się popłakałem, tak. Z wrażenia, przy wielkiej dozie emocji, zapomniałem stryknąć. No widzicie, to jest kolejny przegląd. Ale obiecuję Wam, że dojdziemy do tego. I dokręcimy kawałek z udziałem Pameli. To, co usłyszeliście, to jest to, że jednym wolno, a drugim nie wolno robić taki hałas, gdzie o tej porze to nie powinno mieć miejsca. Ale wracając do Pameli, miejmy nadzieję, że jutro otrzymamy jakąś odpowiedź. Ale rozmowa będzie powtórzona, żeby ona mogła to w języku angielskim powiedzieć. My postaramy się to później w języku polskim skontaktować. Widzicie Państwo, jak działa administracja. Pozwala jednym na jedno, że my nie możemy mówić, a drudzy mogą sobie robić wszystko. Trzymajmy i módlmy kciuki, i módlmy się za to, żeby te dzieci wróciły na łono rodziny. Pozdrawiam Państwa i dziękuję serdecznie.